Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. I powiem wam, że ja jestem skończonym debilem. Uwaga, pół odcinka to za dużo, ale jak parę minut stałem gdzieś tam, szukałem jakiegoś przejścia obok, a totalnie zapomniałem, że przecież tutaj, jak szedłem, to tu jest przejście pod spodem i tam normalnie da się przejść. Niestety przeeksplorowałem to troszeczkę bez waszego udziału, ale spokojnie, tylko ten poziom ścieku, powiedzmy, bo to chyba jest ściek. Znalazłem tutaj prochy, za chwilę wam pokażę gdzie, bo to się może uparamy z przeciwnikami, tylko do tego potrzebuję talizmanu, bo mi się bardzo ładnie mieści w wodzie, no to jak mógłbym z tego nie skorzystać i ich nie grzmotnąć jednym czy drugim piorunem. Słuchaj, nie wiem, czy to jest czy jako jeden, że przeciwnik, jeden, że stwór, czy powiedzieć, a chuj, nie wiem, co to jest, mówię to coś. No idea. Nie wiem, jak traktować te stwory. Tutaj w tym miejscu były prochy. I to były prochy dość specyficzne. Bo były to prochy te tutaj, czyli prochy, popioły, jeden kij, nie? Popioły pokryte odchodami. Nieczyste, cieniste popioły pokryte odchodami. Może opiekunka kapliczki zjednoczenia potrafi zmienić je w jakieś nowe przedmioty. O, poczuć jeszcze choć raz ten słodki zapach. Jeśli chodzi o zapach gówna, no to wolałbym nie. A tutaj dowiedziałem się, zauważyłem, zanim cofnąłem się do ogniska, że jest tutaj Zygwart. Tak więc mamy tutaj bardzo fajnie jego i być może mamy też tutaj gdzieś przejście dalej. O, tu jest w ogóle zupka ze stusa, miło. Wiwa dla zupa. A no tak, tak, widać. Aż se chlupnę. Weź sobie, co tam straciłem na nich. Dobra, zrobiłem pewnie cięcie, bo musiałem coś sobie sprawdzić. Ale okej. Okay. Zagadajmy zatem do Zygwarda. Który sobie śpi przy kominku. Kurde, że on się nie bał? Czy okej, okay, no może tamte stwory to raczej by się tu nie wcisły, nie? Ale że nic by tu nie... że on się nie bał, że nic tutaj nie zejdzie z góry na przykład? Druga połowa. A w jakim sensie? Dobra, siema Zygwart. Masz mi coś do powiedzenia? Ciekawego? Excuse me, I must have dozed off. It's rather warm in here. Well, hasn't it been all too long? It's good to see you. Oh, I seem to have missed my chance, so I, Siegfried of Katarina, offer my deepest gratitude and a little surprise to go with it. It's all yours. Ooh, co dostałem, miło. I know. Won't you join me for dinner? I make a fine Estus soup. I've got some stewing right now. Even we undead deserve a little normalcy from time to time. And finally, upon this rendezvous, let us make a toast. To your valor, my sword, and our sworn duties. Long may the sun shine. Okej, okay, kolejne leczenie. Za darmo tak naprawdę, tylko kurde. Nie wiem, czy teraz wypiliśmy to z Zygbroj tak za darmo, czy... Aż zobaczę, czy mi ubyło. Nie, dalej mam 10. Czyli okej, okay, no dał nam po prostu porcję farlarskiej Estusa. No narzekać nie będę. Dzięki, stary. Have you heard? Somewhere, hidden right here in Irithyll, is a deep dungeon. And even below that, the profaned capital, home of Yorm,
the reclusive giant lord. That reminds me, I've a grave promise to keep. Ooh, a powiesz coś więcej? Oh, sorry. I'm afraid I've cast a cloud over things. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. I co? Nie, dawaj o tym pakcie dalej. No też mi się pogadali, teraz to rzecz nie ma co próbować go budzić, bo raczej nie wstanie. Ale kurde, jakiego pakt wiąże z Jormem? Zaciekawił mnie teraz, kurde. Wymagana druga połowa. Jezu, ale seksistowskie. W sumie zależy w jakim kontekście to rozumieć, nie? Okej, okay, czarny rycerz. Z włócznią. Spoko. Uważaj na to, co za tobą. Oż ty! Dobra, dziękuję. Patrzcie, skubańca, jak się ustawił. Czekaj, nie to. Tu, celownik. Jak to se strzelę? Skubany? Trafił. Trafić to jedno, ale... Wyszedł na tyle, żeby się nie, strzała nie wbijała w tego. God fucking damn it. Ładnie. Jeszcze jakiś drugi? Szczęście nie. Dobra, tam item zostawił jakiś. Jezu, nie naszpikowany tymi włóczniami. Szczęście to ciężaru nie dodaje, więc uniki dalej mamy zwykłe. Czekajcie. Po jakichś unikach na przykład to zniknie? Czy to znika po prostu... Nie, to chyba samo z siebie po prostu znika. Zrobimy sobie flaszkę. Spróbujmy go zbackstabować. O, gości się patrzy na malowidło... Guinevere. No i się, kurde, nie udało zrobić backstaba. O, proszę, piorunujący mieczyk. Bardzo ładny. Bardzo bym chciał sobie zahachmycić dla siebie. No niestety nie mam szczęścia. Okej, jest tu co odzyskałem. Służy tego. Ciekawe, czy dostałbym jednego, czy dwa. Dobra, tu jest jedyne przejście. Przed tobą mroczny duch, tam na górze. Okej. Tu. Przed tobą nie waż się. Ale tu czy tam? Okej, nie ma tu iluzji. Czyli to chyba o to chodzi, albo ktoś zapomniał dać gest na górę. Dobra, zobaczmy, co to za mroczny duch. Jeszcze tu wiadomość. Uważaj na mroczny duch. Dobra. Coś więcej? Może? Pies. Ooo! Biała zjawa z lądu! Ciekawe. Okej, tu jest obok. Kto mi strzela? Jakiś czarujący, niewidzialny. Dobra. Zdjąć tego, zanim zajmiemy się zjawą. Super, jeszcze ten. Kolejne psy! Szczęście udało się zabić od razu. No i przypętał się drugi. Of course. Zginął równie szybko. Biała z jego z lądoru. Czy ten duch się tu pojawia zawsze, czy on się pojawił teraz przez to, że spierdoliłem sobie questa? To jest super pytanie. Okej, używam rocznej dłoni, widzę. Szpony fantoma
I dwa użycia flaszki mi wróciły. Spoko. Co jest tutaj? Duża dusza nieznanego żołnierza. Okej. Okay. Zobaczmy te szpony. Jest, umiałem zrobić porządek, kurde, z tymi broniami. Czy po pierwsze miałem sprzedać. Część miałem sprzedać, a reszta miała ta. Reszta miała iść do skrzyni. Przecież nie są same na sprzedaż w większości. A właśnie, a propos. Wróciłem się do tych tego. Tam, gdzie wcześniej chodziłem po tych belach. Przy suficie, bo tam piętro niżej była skrzynka, a w skrzynce była właśnie ta broń. Włócznia Jorszki. Ten podarwany kościołowi Jorszki skarb został zaklęty otępiającą formułą, a niewolnicy Irydylu oddawali mu czołobitną cześć. Jako broń stanowi połączenie włóczni i młota, co pozwala zarówno na nadziewanie, jak i tłuczenie wroga. Umiejętność pacyfikacja. Modlitwa z tą włócznią w rękach pozwala na tymczasowe zmniejszenie zapasów punktów skupienia przeciwnika. Ciekawa rzecz. I szpony fantoma. Broń bladych cieni, zabójców czarnego kościoła Londoru. Zagięte szpony mocno rozkrwawiają ciało. Przy oburęcznym użytku każda dłoń jest uzbrojona w szpony. I szybki odskok to już znamy. Okej, okay, mam wrażenie, że wiele tych umiejętności się powtarza, ale to jeśli zagrać broń po bossie, to ona ma taką unikalną zdolność dla siebie. Ten pies to skończył, mówię. Pytanie. No, nawinął się sam na podostrze, to nie będę narzekał. Palec, no nie! Jezu, po co takie komentarze? Znaczy, Boże, komentarze, po co takie wiadomości? Przed tobą serio? Okej, okay, idziemy na... Czy to jest... Czy to jest to, co myślę? Czy to są te drzwi, które... Tak, to są te drzwi. Dobra, to skoro już mamy taki skrócik, to zejdziemy sobie do ognicha. Czemu by nie? Po pierwsze, żeby za darmo sobie wszystko uzupełnić. Po drugie... Dobra, nie ma po drugie. Po prostu, żeby sobie wszystko uzupełnić za friko. Bo skoro i tak mam skrót, a dalej idę w ciemno, no to mogę sobie na spokojnie tutaj odpocząć. Dobra, typy nie powinny też tutaj się wcisnąć w te drzwiczki, więc mogę też na spokojnie ich tak wyminąć. No dobra, najpierw idziemy tutaj. Tylko tutaj bym jeszcze podesłał sobie to na górę od razu. Okej. Okay. No i idziemy. Pies wyhaczył. O, ładnie. A ja go zahaczyłem ostrzem. Bo już przypadkowo, ale narzekać nie będę. Dobra, zanim pójdziemy na górę. Co jest tutaj? Uważaj na język. No, dobre, dobre. Życiowe bym wręcz powiedział. Przy takim zimnie to ja bym nie... Czekaj, pokażę ten gest jeszcze raz. Ha, on taki jakby nakrzyk robi, tak wygląda jakby faktycznie to Lido, ale nie. No przy takim tym zimnie to ja bym nie chciał polizać takiej latarni. Teraz zeskok, przed tobą trio. Okej, okay. A zeskok gdzie? A, jakiś przedmiot tu jest. Okej. Okay. Dużo mam tytanitu, to taki trochę mech. Ale mamy schody, znaczy może schody, mamy drabinę na górę. Zobaczymy, gdzie tam mnie prowadzi. Okej, okay, jeden, drugi i trzeci. Okej. Okay. Mamy to nasze trio. Teraz się zgrabnie pozbywamy. Tutaj na dole coś jest. A nie! Chyba o to trio! O, jest! Ty, czekaj, to nie, to nie jest trio! To jest potrójne trio! Jak nazwać grupę 9 osób, kurde? Bo śpiewających bardziej, bo 4 to jest kwartet, 5 to jest sextet, 6 to jest chyba oktet. Kurde, 9? No bo nie, wróć, oktet to jest chyba 8. Hextet to byłby chyba ten. Będzie boss? Będzie boss? Jezu, Boże, daj się wrócić takiemu frajerowi normalnie jak idiota. Wystarczy, jak wrócimy go 2 razy. Korona rycerza. O, to będzie chyba wszystko, tak mi się wydaje. Cyk. No dobra, łyknę sobie. 2.
nie? I pyk! I pyk! I pyk! Lewa. O, kolejna zbroja. Właśnie, to będzie już full set mi się wydaje, więc możemy go sprawdzić od razu, zobaczmy. Korona, zbroja, rękawice i nogawice, tak. Zobaczmy. Okej. Dobra, w miarę to samo, ale jednak korona i klata się trochę różnią, więc dobra. Korona rycerza pontyfika, dziś udręczonych duchów i rytylu. Ta złota ozdoba przysługiwała tym, którzy odpowiadali bezpośrednio przed Salivanem. Rycerze ci pełnili funkcję czujnych oczu i gdy było trzeba, niechybnych ostrzy pontyfika. Okej, okay, tutaj. Ten błękitno-szary z powity cienką warstwą zimnego powietrza pancerz jest lekki i kruchy. No nie wiem, czy taki kruchy, no trwałość ma lepszą od mojego. Ale trwałość, wagę, no i co nieco inne obrażenia, ale kurde. Czy ja znajdę póki co lepszy set niż ta zbrojenie Marłego Legionu? Bo póki co to jest zajebiste. Nie czuję ochoty też, żeby to zmienić. A dobra, to jest to samo, kurde, co przy klacie. Czyli w miarę. Samo było ponapisane. Przez to, że tam nie było tej podziałki, to mi to zmyliło. Dobra, zanim pójdziemy na bol. O, pięknie! Mamy kurde przejście do ugotowania. Ten skrót, na którym się... Ja nie powiem, że głowiłem, ale zastanawiałem się, kiedy go odblokuję. No i mam odpowiedź. Mamy żar. I dzięki temu możemy też zdobyć ten przedmiot, który był tutaj na górze. O właśnie, stąd możemy zaskoczyć. Cyk. I co jest tutaj? Pierścień pierworodnego słońca! Okej, okay. Co ten pierścień robi tutaj? Takie moje pytanie. Myśmy takie pytanie, myśmy się też faktycznie nie zorientował, no ale nie. Jak praktycznie przebiegnąłem obok niego, to się musiał zorientować. Tylko mamy tutaj Gotthard Czarnoręgi i Anri z Astory, proszę. Okej, okay, no nie muszę ich przyzywać. Szczerze chyba nie chcę tego robić. Zawalczymy sobie teraz z bosikiem. Kurde, brakuje tu jakichś takich pomniejszych właśnie rzeczy do leczenia. Na przykład właśnie miał... To było na przykład w Sekiro, były te granulki. Coś innego. Dobra, widzimy. I mamy pontyfika Salivana. Pięknie. Okej, okay, dwa ostrza. Jedno płonie. Au. Drugie. No, świeci magią, to na pewno. Pytanie jaką. Kurde, czy dałoby się go z ten. Dałoby się go kurde zripostować, to jestem ciekawy. Jak ty to wygląda w ogóle, nie? Ty da się! Jezu, nie wierzę! I teraz to weszło do moim przypadkiem! Ej, jeszcze jedna taka paralej go się zmartwił. Ej. O, skubany jak mroczny łowca, kurde! Ale zakładam, że dokładnie też tak samo. Zabijemy głównego, to zabijemy też klona. Wow, no to było po prostu... To było zajebiście szybkie i to nie tylko ze względu na to, że mam dopakowaną postać. Ty no kurde, aż bym wypił za to. Mam tu toast chyba. Gdzieś na dole. O właśnie, toast. Ej, nie chciałem zmieniać. No dobra, niech będzie. Mamy toast, super. Teraz bym prosił o powrót do legionowej... No, Jezus, no to tu. Tu. Zmień na legionową etykietę. Ale na przykład zamiast... Skok z radości. Radość. Zamiast radości możemy dać ten toast. Czemu nie? Tak rzadko z radości korzystam.
Dobra, rozpalamy ognisko w takim razie. A propos Anbi też, to sprawdziłem, że jej quest się dwojako jakby rozdziela. Albo możemy się z nią hajtnąć, bo hajtnąć, właśnie płeć Anri jest zawsze przeciwna do płci gracza, żeby właśnie te małżeństwo było w cudzysłowie możliwe, no ale nie wiem, tak sobie wymyślili, to tak jest. Ale właśnie. I możemy albo się z nią hajtnąć, albo możemy ją wspomóc w walce z Aldrichem. I teraz właśnie będziemy ją mogli wspomóc. No i zobaczymy, do czego to doprowadzi. No niestety nie doprowadzi mi do czwartego zakończenia, jakie jest w grze, ale to myślę, że albo w jakimś odcinku bonusowym wam pokażę. Sporo trupów. Albo w tym. Albo w odcinku bonusem, albo w jakimś albo w odcinku, w którym będę wyjaśniał fabułę, na przykład zakończeń. Ten jest martwy. Ten też. Dusza zmęczonego wojownika. Też jest martwy. O, ten jest żywy! Okej, dość porządnie go właśnie sprowadziłem do papery. Co to jest, kurde? Wrażenie jakimś graczem. Ciasto złe na złodygo, no i tam Jezu, czemu się zbierało, Boże. Chciałbym się zrobić, żeby wszyscy to zbierać. Ej, dobra, moment. Jestem bliżej. Ci ustawili. Diakonik głębi. No. O, dwie włócznie dranglejskie. To nie miałem wcześniej. Nawet w dwójce. Dobrze. Kolejna była na dranglejsku. Irytujący ten. Czyli spawn point, ale strasznie to irytujące teraz było. Właśnie, to nie? Więc oni są słabi, ale jacy jednocześnie irytujący z większej odległości, kiedy mogą do nas walić tymi fireballami. Jakim cudem ktoś tutaj wlazł i zostawił tę wiadomość, jest nam naprawdę ciekawy. Fireball uniknięty. Już nie. O, jeszcze na plecy. I to nie jednego. Proszę się odstosunkować od tych ognisk. Spróbujmy działać troszeczkę błyskawicami. To jest mało skuteczne. Czy mało, to też jest względna. Skręb, Estusa, to chyba pierwszy się wydaje. Kurde, czego to zależy? To raz bije po nim po 300, a raz po 200. Od dystansu, kurde, czy od tego, że jak to walnie tak blisko w cel, to jeszcze nie, dodatkowo jakby się elektryzuje sam cel i z tego jeszcze ma dodatkowe obrażenia? No idea. Nie wiem, jak to interpretować czasami. Duży domek i tu się wracamy na początek. Kurde, co to jest to tam? To mnie ciekawi. Czy to jest może jakiś zalążek Anor Londo? Może? Chociaż Anor Londo to jest bardziej tam. No jest ten most. Jest most i tutaj cała ta reszta, którą znamy z jedynki. A co jest tam, kurde? Powinniśmy mówić, że Forteca Sena, ale nie. Forteca Sena to byłaby niżej.
co to może być, kurczę? Okej, tam jest zamek Lothric, czyli zarówno pierwszy, jak i pewnie też i ostatni cel naszej podróży, nie licząc oczywiście pieca pierwszego płomienia, do którego na pewno też się dostaniemy. No, ciekawe, co pójdzie dalej. O, jak miło! Skrócik, to lubię. Dobra, kurde, tu aż bym wiadomość zostawił. Może tak, przed tobą. I gdzie będzie skrót, kurczę? Grafi może? Okej, no winda też w miarę pasuje. Więc spróbuj. Kurde, tu jest skrót akurat. Aha, czemu jest skrót dwa razy? Ciekawe. Jak ja tego nie zauważyłem wcześniej, to jest też pytanie. Więc spróbuj góra. To zmieńmy na skrót w takim razie. No i gesty. Wskaż w górę. Okej. No i dobra. Poczynię przy ognichu. Zregenerujmy sobie wszystko. Wow, już pół godziny minęło. Kiedy, ja się pytam? Tego nie ogarniam, jak szybko gra mi... Dobrze, gra. Jak szybko mija mi czas przy tej grze. Dobra, no, dobry teraz opisy. Ciasto z łajna z budygą, ten tutaj widzę, chyba to samo będzie. No, prawie. Ale w sumie samego ciasta z łajna chyba nie czytałem opisu. Więc to też ogarnijmy. Wyschnięta z zewnątrz, wciąż wilgotna w środku fekalna masa. Można nią obrzucać wrogów, zakażając ich toksynami, ale część z nich wpłynie też na ciebie. Trudno nosić przy sobie coś tak strasznie cuchnącego, ale przy użyciu toksyn można zdawać przeciwnikom poważne, rozłożone w czasie obrażenia. Być może niektórzy nie umarli z rozkoszą, rozmyślają o odchodach, a może wcale nie. No ja na pewno nie. I ciasto z łodygą. Wyschnięta kołowa masa z długą łodygą rośliny, która nie została dokładnie strawiona. Wyrzucona w znajdujących się z tyłu przeciwników powoduje nagromadzenie się w nich toksyn, zatruwa jednak również i ciebie. Właściwie ma inny skład niż ciasto z łajna, ale nie ma co się rozdrabiać. No, kał to kał. Jezu, w ogóle, że ktoś wpadł na taki pomysł, nie? To jest więc obrzydliwe czasami. Okej. Okay. Dusza pontyfika Salivana. Jedna z zaspaczonych dusz o wielkiej sile. Służy do zdobywania... Zaspaczonych dusz o wielkiej sile. Pontyfik Salivan z Irytylu więził boga dawnych królów w opuszczonej katedrze, by nakarmić nim pożeracza bogów. Tu macie potwierdzenie tego, co mówiłem a propos, że właśnie Pontyfik Salivan współpracował z Eldrichem i dla niego przygotował Gwendolina, no bo sam opis duszy to mówi. Ale ciekawi mnie trochę, skąd nasz bohater to wie. W sensie, czy to jest jakby jakieś takie czytanie duszy, czytanie wspomnień? Nie wiem. Bo jakby te opisy to raczej nie są tak znikąd, nie? To raczej, to mi się wydaje, co jest coś w stylu jakichś wyobrażeń może naszego bohatera, czy coś takiego. Może teraz tak sobie robiłem porządki na szybko i kurde, zapomniałem, że nie przeczytałem opisu po pierwsze pierścienia tego, a po drugie tego pierścienia złego oka, który dostałem w poprzednim odcinku od Anri. Więc najpierw zacznijmy od tego. Pierścień złego oka. W tym pierścieniu został uwięziony podły duch mrocznego oka, potwora nękającego Astore. Wchłania zdrowie pokonanego wroga. Ten przeraźliwy duch prawie zniszczył Astore, lecz ostatecznie poległ od ostrza miecza najszlachetniejszego serca. Może od Solera? On taki szlachetny się wydawał być. I pierścień pierwotnego słońca. Pierścień pierwotnego słońca, który odziedziczył światło Lorda Gwyna, pierwszego władcy. Mocno wzmacnia cuda. Pierworodny słońca był niegdyś bogiem wojny, aż do momentu, gdy został pozbawiony swojej opozycji w ramach kary za bezmyślność. Nic dziwnego, że nawet jego imię zaniknęło z annałów historii. Ej, to jest dobre, kurde. Może teraz sobie zamiast tego to założę.
Błyskawice by waliły może teraz mocniej. Dobra, wracajmy do kaplicy zatem. Mamy co nieco do wydania. No, głównie do oddania popioły to jeden, a dwa dusze. Tak z ciekawości zobaczę, czy już Greybet może wrócił. Kurde, wrócił skubany, proszę. Okej. Siema. Oh, then we're both safe and sound. Thank the gods for that. I don't like getting things so close. I might have died if it wasn't for that peculiar onion night. But in the end, it all paid off. Take a good look. They're sure to be of some use. O proszę, czyli Greyrat został uratowany przez Zygwarda. Ciekawe. Kurde, czy gdybym nie znalazł Zygwarda tam w tej kuchni? O, albo może inaczej. Albo gdybym na przykład nie oddał mu zbroi, to czy wtedy Greyrat by zginął? Ciekawe. You can keep the ring. Dobra. Gadać zawsze gada o pierścieniu i czym więcej. Co masz nowego? Boskie błogosławieństwo. Kupmy sobie. Oj, chociaż... Przecież kurde, teraz nie wiem, czy mi poszło to jedno, czy tego... Przecież nie wiem, jakbym nie mógł tego kupić, no to by wtedy... Jakby to by nie poszło do tego. O, świecznik uczonego. To jest na pewno nowe. Lichtarz pokryty łuskami z kości słoniowej, którego niegdyś używali uczeni z wielkich archiwów. Służył im wtedy zarówno za światło w mroku, jak i sposób na trening opanowania. Nawet dziś można korzystać z czarodziejskich splotów tego artefaktu. I umiejętność wiodące światło. Świeczka służy za chwilowe źródło światła, pozwalając zobaczyć więcej. Okej, czyli to jest ta sama umiejętność w przypadku tego lichtarza biskup Głębin. O Jezu, jakie to jest drogie! Kurde, wycyckałem się prawie z tych. Prawie się z dusz wycyckałem, kurde, na ten jeden zakup tylko. Dobra, dusza zmęczonego wojownika. Użyj, nie daje jedna. 5000, ładnie. Potrzebuję łącznie 36, żeby ten migoczący tytanik zdobyć, chociaż sobie nie wiem, po co chcę aż tyle tego mieć. Skoro mogę to rozmnożyć po prostu po wolnej chwili. No ale... Wolę to wykupić od niego. Dobra, co jest dalej? To było... O, to jest nowe. Dobra, jeszcze więcej dusz. Użyjmy teraz dużej duszy nieznanego żołnierza. 7 sztuk. Okej, 27 tysięcy. Spoko. Dobra, zbroję za chwilę, bo za chwilę ja się zgubię i tyle z tego będzie. Długa włócznia rycerza z Lothric. Długa przeznaczona do dźgania na dystans włócznia dumnych rycerzy Lothric. Włócznicy Lothric są znani ze swojej niewzruszonej bojowej postawy, a włócznia ta dodaje właścicielowi równowagi. Okej. Glewia chyba była, ale na wszelki wypadek. Chociaż czekaj, nie, halabarda po prostu... Nie, tak, to już było. Krótki łuk, to już też było. Lekka kusza, kusza rycerska, to jest coś nowego. Kusza dumnego rycerstwa Lothric, opatrzona wymyślnymi złotymi zdobieniami. Zesłana na nią błogosławieństwo błyskawic by pozwalała na przywoływanie tych elektrycznych uderzeń. Umiejętność obalenie to już znamy. Dzwonek kapłana już był, puklerz był. Tarcza cel, to jest nowe. Tarcza poroża jest też nowa. Okrągła tarcza... Chyba była, ale wezmę wszelki wypadek. Trójkątna była, rycerska była. Rycerza Lothric, to jest na pewno nowe. Tarcza słynnych rycerzy z Lothric ozdobiona herbem rodu królewskiego. Rycerstwo Lothric stawało do bojów ze smokami, a ich tarcze absorbują obrażenia od błyskawic, jak przystało na uzbrojenie łowców smoków. Okay, tarcza pontyfika była. Wielka tarcza rycerza Lothric, to jest nowe. Wielka tarcza sławnych rycerzy z Lothric ozdobiona ich świętym symbolem. Rycerze, którzy stanowili straż najwyższej kapłanki, nosili takie błogosławione tarcze, które gwarantują wysoką absorpcję obrażeń od magii. I uderzenie tarczą to już znam. Zwykły set był, rycerski był, skrytobójcy był. O, strzały manowe.
księżycowa strzała, jedna sztuka, poproszę. Wielka strzała zabójcy smoków, strzała błyskawic zabójcy smoków i pełd błyskawic. Spoko. Księżycowa strzała. Magiczne strzały używane podobno przez rycerzy Mrocznego Księżyca są nasycone srebrnym światłem i zadają obrażenia od magii. Mówi się, że dawno temu Bóg Mrocznego Księżyca, Gwendolin, używał tych strzał ze swym dopasowanym do nich złotym łukiem. Wielka strzała zabójcy smoków. Duże, przypominające włócznie strzały stworzone przez wielkiego kowala bogów. Pasują tylko do wielkich łuków. Te duże strzały używane były rzekomo przez żyjących w epoce bogów łowców smoków. Ludzkie mięso to dla nich nie przeszkoda. Właśnie to jest to, bo te strzały się w nas wbijają, nie? Ale de facto, gdyby ktoś naprawdę czymś takim dostał, to by się w niego nie wbiło, tylko to by przeszło na wylot. I de facto zabiło jednym strzałem, tak naprawdę. To jest strzała błyskawic. Duże, przypominające włócznie i spowite piorunem strzały stworzone przez wielkiego kowala bogów. Mówi się, że błyskawica stanowiła broń zabójców smoków już za czasów najstarszego władcy, Gwyna. No i jest to prawdą. Bełd błyskawic. Nasycone błyskawicą bełty stworzone przez wielkiego kowala bogów. Sami bogowie nie używali jednak kurz. Najprawdopodobniej powstały, gdy smoków nie było na świecie, a ludzie i bogowie żyli wedle wskazań swego paktu. Goodbye. And stay. Dobra. Czy ja mam jakiś fragment Kristusa? Chyba nie, ale sprawdzę. Nie, nie mam. Nie mam. Tak. Dobra, Korneksowi nie oddam ksiąg, bo to są. Jedna jest mroczna, druga jest dla kobiet. Ten. Dlatego nie mam zwojów nowych. Sprawdziłem sobie, brakuje mi jeszcze dwóch zwojów, które on mógłby ode mnie chcieć. Yuri, no Yuri już nie ma. To już widziałem poza nagraniem, że zniknęła. Ale z wami chyba też. Cudów też nie mamy. Dobra, to. Oddajemy tylko jeszcze popiół. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash be stone. I only hope that. Okej, okay, to samo co zawsze. Kępka kwitnącego fioletowego mchu. To jest nowa rzecz. Były te wszystkie ciasta z łajna. A i to tyle. Naprawdę? Całe to dało mi jedną kępkę kwitnącego mchu. Znaczy, wróć, po prostu odblokowało kępki kwitnącego mchu i ciasta z łajna. Zajebisty popiół, nie ma co. Dwie włócznie dranglejskie. Para włóczni stosowanych przez dranglejskich rycerzy, których uważa się za przybyszów z krainy zwanej... znanej z legendy Zjednoczenia Ognia. Kiedy rozpadły się już formacje rycerzy drang, ów rycerze rozpierzchli się po świecie, by żyć jako najemnicy. Szybko dali się poznać dzięki swoim pozbawionym osłon tarcz, agresywnym taktykom, które przepełniały grozą serca postronnych. No i szarża. Okej, rozumiem, że to mogę normalnie używać jednoręcznie albo dwuręcznie, zależnie jak walczę. Okej, transpozycja w takim razie. Zobaczmy, co tu jest nowe. Wielki Miecz Sądu. Ceremonialny miecz, którego miejsce jest w lewej ręce pontyfika Sullivan, symbol księżycowego sądu. Jego moc jest jednak o wiele bliższa czarodziejstwu niż wszelkie siły Srebrnego Globu. Jego granatowe barwy, głębsze od mroku w nocy, odzwierciedlają prawdziwą naturę Sullivana. Umiejętność postawa sądu. Przyjmij postawę, by wyzwolić czarną magię. Użyj normalnego ataku, by pchnąć z wypadu i silnego ataku, by emitować zamiatającą falę. Okej. Tutaj jeszcze. Zbezczeszczony Wielki Miecz. Ceremonialny miecz, którego miejsce jest w prawej ręce pontyfika Sullivana. Symbol zbezczeszczonego płomienia. Dawno temu, gdy Sullivan był młodym czarodziejem, odkrył niespodziewanie zbezczeszczoną stolicę i niegasnący błoń pod daleką tundrą Irytylu. Wówczas wewzbrała w nim spopierająca duszę ambicja. Umiejętność zbezczeszczony płomień. Przyzywa na jakiś czas zbezczeszczony płomień. Możesz robić wypady w przód lub używać silnych ataków, by spowić klingę ogniem. Okej, okay, ale czy zbezczeszczony płomień to nie jest płomień chaosu? Bo... szczerze, tak mi to trochę pasuje. Płomień chaosu to jedyny płomień, który w miarę podchodził pod taką definicję. Zwłaszcza po tym, co by Gwyn nie porobił, gdyby się dowiedział o
powodzeniu rytuału właśnie Wiedźmy z Izalit. Czyli co mi zostało jeszcze do nadrobienia? Ten cud od tego, od Sigwarda, i to chyba tyle, tak mi się wydaje. To jest to tutaj. Emisja mocy. Tradycyjny katariński cud wysyła pędzącą naprzód falę uderzeniową. Mieszkańcy krainy znanej z zabaw i radosnego pijaństwa to najczęściej otwarci i gadatliwi ludzie. Można mieć pewność, że nie będą dusić sobie emocji, a raczej podzielą się prędko i chętnie swym gniewem lub czymkolwiek innym, co leży im na sercu. No dobra. Dobra, tak dla testu to bym sobie kurde przypisał teraz te cuda. Zobaczę, jak to działa. Dobra, mgła i to out. Co jest tutaj do testu? Jeszcze jest to. I tutaj mamy kameleona. Dobra, to możemy jeszcze wyrzucić. Dajmy tak, tutaj kameleona. Tutaj to. Tutaj to. I to będzie tyle. Kurde, kameleona nie wiem, czy wam pokazywałem, więc na wszelki wypadek. Zobaczmy. Tak, pokazałem od razu, jak znalazłem. Dobra. Wielkie leczenie nie ekwipuje, no bo wiadomo, jak to działa, nie? Tak samo jak leczenie, tylko bardziej. Dobra, zobaczmy tutaj. I najpierw tak, kameleon to potrzebuje postura. Co znaczy, czego w co się tutaj zmienimy? O, jedna z pojedzi oceniona, spoko. A z ciekawości, która? To jest przeczytane. O, proszę, akurat ten skrócik oceniony. Miło. Dobra, zobaczmy, co się zmienimy tutaj. Nagrobek. Okej, okay. Ogólnie spoko, no tylko nie w tym miejscu, nie? Bo tutaj to nagrobek raczej wzbudziłby dość duże podejrzenia. Tutaj podgryzanie. Dobra, mam nadzieję, że to nikogo nie zaatakuje, ale ustawię się w tą stronę, tak na wszelki wypadek. Dobra, to leci jako pocisk prosto w cel, więc tak to mogę puścić. No i też ma jakiś swój zasięg. Okej. Okay. Emisja mocy. A patrzcie, to wygląda inaczej. To jakby ładujemy pocisk i wysyłamy, a w jedynce to by było takie dupnięcie dookoła siebie. Spoko, spoko. Wróćmy zatem do czarów, które już miałem. Czyli tak, to wszystko wyrzucamy i tutaj tak, tutaj ląduje ciepło, tutaj ląduje mgła, a tutaj światło. Rzadko tego używam, rzadko prawie w ogóle tego nie używam, ale można mieć tam zawsze coś. Chociaż dobra, może tak, mgłę bym zamienił na szpiega, bo czasami ten lżejszy upadek może być mi bardziej na rękę. No i dobra, tutaj... Może niech będzie na razie ten młot Boga Gromu. Tu, tu. Dobra, no to co? Wracamy w takim razie do tego. Do tego ognicha. Do łaty nie ma co iść, bo on nie ma ani nic nowego do gadania, ani nic nowego na sprzedaż. Więc dobrze. W kolejnym materiale będziemy eksplorowali to, co się tam na górze kryje. No i zobaczymy, co takiego w sumie tam jest. Może chciałem, kurde, korzystać z tego stroju krótko, znaleźć coś nowego, lepszego, ale póki co nie jestem w stanie znaleźć niczego lepszego. Za chwilę skończy się tym, że ja, kurde, w tym stroju zakończę całą serię normalnie. Znaczy, nie powiem, nie będzie to złe, ale byłoby to naprawdę dość intrygujące. Jakbym sobie znalazł po prostu cały strój i pierwsze przejście zrobił właśnie od pewnego momentu tylko w tym stroju. Bo odkąd go kupiłem, to go jeszcze nie zmieniłem na nic innego. Nawet na prezentację, kurde, innych strojów, nie? Chociaż sobie może w przypadku właśnie tego stroju Pontyfika to powinienem to zrobić, bo to jest w ogóle coś nowego, ale zobaczymy. Dobra. No to co? Ode mnie to jest tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3. Cześć!